Cześć, witajcie na Czysta Kultura. Ja jestem Grzegorz. Krzychu. No i dzisiaj będziemy rozmawiać sobie o Hagridzie. O czym czyli jegomościu, tak. Dokładnie. Harry Potter, tak jak obiecywaliśmy, miała wlecieć teoria, no i wlatuje. I to jest taka teoria, którą znaleźliśmy w sieci i którą dzisiaj chcemy po prostu zweryfikować. Tak, troszkę jeszcze ją podbudowaliśmy jakimiś swoimi argumentami, więc myślę, że nie jest to jakaś częsta teoria w internecie czy też na jakichś kanałach, więc postanowiliśmy poruszyć ten temat. Dokładnie, więc jeśli jesteście zainteresowani, no to zapraszamy. It's changing out there. Just like last time. There's a storm coming, Harry. We'd all best be ready when she does. Link do całej teorii oczywiście znajdziecie w opisie, no ale jest kilka takich głównych punktów, na których ona się opiera, a teoria mówi o tym, że Hagrid był śmierciożercą. I od razu pojawiają się kontrowersje. Hagrid śmierciożercą? Przecież oczywiście każdy, kto zna całą sagę Harry'ego Pottera, to dobrze wie, że Hagrid to był ten taki poczciwy, dobry człowiek, gajowy z Hogwartu, tak, no i przyjaciel Harry'ego Pottera oczywiście, więc trudno sobie wyobrazić, żeby Hagrid był śmierciożercą, a jednak. No właśnie, no i jest, on takie wrażenie sprawia, takiego trochę wsiowego głupka czasami. Zresztą taka jest kreacja w książkach, taka jest kreacja w filmach. I jakby nic nie wydaje się, że pod tym płaszczykiem mogłoby być takiego, co sprawiałoby, że Hagrid mógłby mieć jakiś swój mroczny sekret. No ale jednak wyłowiliśmy te szczegóły i może jakby pierwszy, który może przemawiać za tym, że Hagrid służył Czarnemu Panu lub też miał jakieś takie wątki z czarną magią, to jest fakt, że Hagrid był bardzo dobrym czarodziejem, pomimo tego, iż swoją przygodę ze szkołą skończył na trzecim roku, więc to daje dużo zastanowienia, skąd nabył takie umiejętności magiczne, tak? No właśnie, bo też jakbyście przypomnieli sobie sagę, to na przykład są takie rzeczy jak to, że Hagrid już świński ogonek Dudleyowi przeprawia, to jest jakby jedno, to nie jest byle jaka magia, więc to po pierwsze. Po drugie, jak on na tej wyspie tam się znalazł w kamieniu filozoficznym, pamiętacie? Dokładnie, bo jak przypomnimy sobie tę scenę, to w końcowych jakby jej części, to Hagrid kradnie łódź Dursleyom, tak, i pozostawia ich na wyspie. Stąd pytanie, w jaki sposób przybył na tą wyspę. Nie było tam mowy o żadnym motocyklu Syriusza, tak, bo jak wiemy, Hagrid się nim poruszał, gdyż miotły to nie były jego specjalność i też jakby jego masa nie pozwalała, żeby on się na nich utrzymywał. Więc tutaj się pojawia pytanie, jak? No i to samo też zresztą było w Dolinie Godryka, gdzie on tam się pojawił dość szybko. W książce jest to bardzo wyraźnie napisane, że pojawił się jeszcze przed mugolskimi służbami, przed ogólnie ludźmi, którzy usłyszeliby ten wybuch, który się w domu Harry'ego Pottera stał. Więc jak to możliwe, żeby on tam był tak szybko? Nie jest możliwe, żeby Hagrid był po prostu gdzieś tam w okolicach pod domem, bo pamiętacie zaklęcie Fidelusa, pamiętacie, że Glizdogon był strażnikiem tajemnicy Potterów, więc no, nie jest możliwe, żeby Hagrid nawet stojąc w progu tego domu mógł tam wejść, czy by go widział. No i tutaj od razu pojawia się pytanie, jak? To mamy odpowiedź. A czy może trochę domysły, że Hagrid potrafił latać, co było specjalnością śmierciożerców, a też zapoczątkował to Lord Voldemort, tak? Czyli no samo przez się to nasuwa, że gdzieś mógł być coś wspólnego. Znaczy ogólnie chodzi o to, że gdzie Hagrid miałby się nauczyć ogólnie zaawansowanej magii. I w tej teorii to jest tak, że jednak po tej stronie ciemnej, powiedzmy, mocy tak, się tak tego nauczył. No i teraz możecie w to wierzyć, możecie w to nie wierzyć. Ale wydaje się to dosyć prawdopodobne, tak? Gdyż argumenty za tym świadczą, że mógł tak się poruszać. Moim zdaniem to mogłoby być tak, że po prostu Hagrid jako zaufany człowiek Dumbledora, bo to, że on jest tym człowiekiem zaufanym Dumbledora, no jest powtarzane wielokrotnie. Dumbledore mówi, że życie by mu powierzył, powierzał mu różne skomplikowane misje i to on też jakby zatrzymał go w Hogwarcie, zrobił gajowym, kiedy ten został ze szkoły wyuczony. I moim zdaniem to jest tak, że po prostu Dumbledore werbując takiego wiernego żołnierza w postaci Hagrida, no po prostu go przyucza, po prostu go uczył i tak to też ułożył wszystko, żeby ta różdżka w parasolu mu została, żeby Hagrid cały czas praktykował tą magię. Zresztą Hagrid był w obu zakonach Feniksa podczas obu wojen czarodziejów. Tak. A no umówmy się, no jednak trzeba jakieś zdolności mieć magiczne, żeby się łapać na
do takiego czegoś, takiej organizacji. Czyli podejrzewasz, że Hagrid miał takie pozwolenie od Dumbledora, że mógł się teleportować po prostu z samego Hogwartu w dane miejsce, tak? Czy przemieszczać się? Wiesz, to nie musi być, to mogło być poza granicami Hogwartu, prawda? Bo Dolina Godryka jest oddalona od Hogwartu, który jest gdzieś tam w Szkocji, a jeszcze potem trzeba się było przemieścić na Privet Drive, więc to są takie dość spore odległości, prawda? No tak, tak. No i moim zdaniem po prostu Dumbledore szkolił Hagrida. Oczywiście to wszystko w ofie, my tego nie wiemy, ale moim zdaniem w tej teorii jest dużo bardziej prawdopodobne, że to Dumbledore uczył Hagrida, bo jak wiemy, 3 klasy skończone, to za dużo tej wiedzy nie posiadł w Hogwarcie, no nie, niż miałby to robić Voldemort. To jeszcze będziemy uzasadniać. No tak, kolejny. Ale jeżeli mamy iść tym tropem, czy Hagrid śmierciorzecą, no to na poparcie tego pierwszego argumentu możemy zaproponować to z drugi, tak? Mhm. Czyli znajomość Hagrida i Toma Riddla w szkole, tak? Mhm. No bo jednak znali się po imieniu, więc tutaj można od razu założyć, że gdzieś te nauki były pobierane od Toma Riddla jeszcze. No jest to w jakiś sposób racjonalne na pewno, że tę nić taką koleżeństwa, znajomości mieli już z czasów szkolnych. Tylko też zauważ, że w czasach szkolnych Riddle znał mnóstwo ludzi znało jego i faktycznie wielu tych jego kolegów z czasów szkolnych zostało potem jego poplecznikami. No dokładnie. Ale jakby coś, co w tej teorii i w tym punkcie nie daje mi spokoju, to jest fakt, że jednak Hagrid wyleciał z Hogwartu właśnie przez Riddla, to on go wkopał. I teraz, nie wiem, wyobrażasz sobie takie coś, że Hagrid, który no, tyle jednak musiał przez niego wycierpieć, niesprawiedliwie, no nagle jednak po wszystkim do Riddla przystaje, no dobra, no to będę w twojej bandzie, nie? No ale możemy też założyć, że Tom Riddle w tamtych czasach jakoś chciał uczynić Hagridowi to, że przez niego wyrzucili go ze szkoły, no i te nauki mógł u niego pobierać, tak jako u już bardzo dobrego czarodzieja, więc to też możemy jakoś zaargumentować, że wiadomo, Voldemort, to nie jest tak, że on był zły do szpiku kości, że nie miał jakichś tam odczuć, a może przekalkulował to, że Hagrid gdzieś mu się przyda. No to jakieś bardziej kalkulacja niż uczucia jakieś. Znaczy nie? Tak, ja nie mówię, że uczuciem jakimś go darzył, tylko że zauważył fakt, iż ten Hagrid gdzieś tam się mu przyda w dalszych kolejach jakichś losów, tak? Czy właśnie w bitwach, czy właśnie, no, jeżeli byłby tym podwójnym agentem, to spełniał swoją rolę znakomicie, tak? No rozumiem. No okej, no dobra, no jest to jakiś argument, nie? Czyli można w tą stronę iść, można iść też w tą stronę, że no, że faktycznie przez te krzywdy Hagrid jednak, nawet gdyby taka propozycja się pojawiła, no to pozostałby powiedzmy po tej stronie Dumbledora, tak? No bo wiadomo, mamy dwa obozy. Dobra, no tak, to tak. Co? No to jedźmy dalej, nie? Jaki mamy jeszcze argumencik? No to jak lecimy tymi pierwszymi częściami, tak, no to przecież mamy tu od razu kamień filozoficzny i scenę, czy całą sytuację, kiedy Harry wyrusza do zakazanego lasu razem z Ronem, Hermioną, Malfoyem, Quem w poszukiwaniu jednorożca, tak, czy też zabitego, czy jeszcze ocalałego. No jak wiemy, spotyka tam można powiedzieć, no Voldemorta, no. Ale jeszcze w takim niedoskonałym jakby ciele. No tak, taki cień właściwie Voldemorta. No co nie zmienia faktu, że pierwszorocznego puszcza się do zakazanego lasu, dwóch pierwszorocznych tak z psem, w momencie kiedy wiadomo, że Lord Voldemort jednak jest przy życiu, więc jest to bardzo ryzykowne zagranie. No tym bardziej, że jednak Harry był dosyć no, istotną postacią w całej tej układance, więc czy to było lekkomyślne ze strony Hagrida, czy celowy jakiś zamysł, żeby go puścić tam? No dobra, to ja tu od razu będę kontrował, bo faktycznie no, jakieś to zagrożenie niosło, tak? No, ogólnie lekkomyślność całego posunięcia, ktokolwiek by to nie wymyślił, że wysyła dzieciaki w nocy do zakazanego lasu, gdzie podkreśla im się, że halo, nie ma tam wstępu pod żadnym pozorem, pod pozorem wyrzucenia ze szkoły. No to już jest głupiutkie. Ale, po pierwsze, Hagrid nie mógł wiedzieć, no, ja mówię o samym takim początku, nie? Nie mógł wiedzieć, że oni będą ukarani w jakikolwiek sposób. A po drugie, karę dała McGonagall. No i też jakby nie było przewidzenia, co tam będzie wymyślone, prawda? Koniec końców, gdzie oni trafią. To nie Hagrid ich karał, on jakby dostał zlecenie i on miał jakąś robótkę z nimi tam przeprowadzić, powiedzmy, nie? No i trafiło tak. Więc no, moim zdaniem, no nawet gdyby faktycznie pomyślał,
że trafił mu się ślepy los i może w ten sposób jakoś tam przysłużyć się Czarnemu Panu. Załóżmy, nie? Mhm. No to czy puszczałby Harry'ego z Malfoyem? No bo jeśli zakładamy, że Hagrid jest śmierciożercą, no to ja rozumiem, że te grono było na tyle wąskie, że powiedzmy znali się, czy nie, no chyba, że Malfoy nie był wtajemniczony, on niby był fiszą, mógł nie być wtajemniczony ogólnie w misję Hagrida, ale jeśli był, no to pytanie, czy Hagrid by ryzykował też wpuszczeniem Malfoya do lasu, gdzie niekoniecznie Voldemort, no cokolwiek złego mogło ich stać, nie? Cokolwiek się mogło stać, no to jest las pełen potworów. To też z drugiej strony, tak, ale to jeżeli Voldemort, wiadomo, znał Lucjusza, tak, no to gdzieś mógł wyczuwać, że to jest Draco i jemu nic się nie stanie, ale to już jest takie gdybanie, ale to tak, mamy jakieś argumenty za i przeciw, ale no nie jest to do końca takie czarne albo białe, że był głupi pomysł i tyle, czy z medytacją go puścił. No dokładnie. Dokładnie. No dobra, no to mamy za nami trzy argumenty, a skoro jesteśmy przy kamieniu, to myślę, że warto jeszcze poruszyć ten chyba motyw z puszkiem, prawda? Tak. Kiedy to Hagrid podpuścił, powiedział naszej trójce słynnej, jak puszka obejść. No i teraz pytanie, czy to faktycznie mogło być tak, że w ten sposób chciał Harry'ego wystawić Voldemortowi, który gdzieś tam buszował po to, żeby znaleźć kamień filozoficzny, czy to faktycznie była paplanina Gajowego, który ma za długi język? Teoretycznie wszystko się składa w jedność, czyli to, że zdradził Quirrellowi w barze, jak obejść puszka, przy okazji potem Harry się dowiedział, jak to zrobić, więc to się łączy tak w jedność, tak, że oboje jakby znali ten sekret puszka i mogli bez problemu przejść dalej do lustra, tak, czyli do tego ostatniego jakby momentu, gdzie mieli się spotkać. A nie myślisz, że to jest tak, że w tej pierwszej części, w kamieniu filozoficznym jednak Voldemort nie szukał Harry'ego, w sensie jakby Harry nie był jego celem w tej pierwszej części, bo Voldemort szukał kamienia po to, żeby się w ogóle odbudować. Jakby hierarchia celów, powiedzmy, jaka była. Po to, żeby wrócić do życia, żeby nie być tym cieniem, żeby nie musieć siedzieć tam z tyłu jakiejś głowy w turbanie i tak dalej, prawda? Więc moim zdaniem Hagrid, wpuszczając właśnie tam dzieciaki, podpowiadając im, jak obejść puszka, jak tam wejść pod tą klapę i tak dalej, no zrobiłby więcej szkody dla sprawy Voldemorta niż tak naprawdę pożytku, bo jednak te dzieciaki, które gdzieś tam są tak bojowo nastawione i które już się nauczycielom naraziły wielokrotnie, buszują gdzieś tam po szkole, no to moim zdaniem to wzbudza podejrzenie i nawet gdyby one faktycznie powiedziały, co się dzieje, nikt by im nie uwierzył, to gdzieś tam lampka by się zapaliła, że coś może być na rzeczy. No tak, czyli wykorzystać tą naiwność dzieciaków i przy okazji ugrać jakiś swój interesik mały przy tym wszystkim. Więc to by było, zgadzałoby się z tym, co zakładamy, że jakoś Czarnemu Panu próbował się przysłużyć. No właśnie, no to pytanie, czy faktycznie tak zakładam, bo z jednej strony to jest dobre, a z drugiej strony zostaje faktycznie to, że Hagrid się po prostu wypaplał jako tam ten, który ma długi język. Zresztą pamiętajmy, że puszka zdradził jakoby temu nieznajomemu, który był królem tak naprawdę, po pijaku trochę, no coś tam popił, no wiadomo, no. Hagrid taki mógł być i faktycznie ja bym stawiał, że jest to możliwe, że mógł się wypaplać. No tak, ale mamy te dwa argumenty ostatnie, które przytoczyliśmy, to mamy teraz kolejny, który jakby połączy te dwa ostatnie, czyli znajomość czy wiedza Hagrida na temat horcruxów. Bo jak wiemy, jest scena, kiedy Harry po zakupach na ulicy Pokątnej z Hagridem tam je kolację w tawernie. No i tam jest rozmowa o tym, że on wie, zna całą prawdę, kto zabił jego rodziców i tam takie inne sprawy. No i Hagrid właśnie mówi, że on uważa, że Voldemort w ogóle nie zginął, tylko utracił część swoich mocy i gdzieś po prostu nie ma tej postaci fizycznej, ale ten duch przetrwał. No, skąd on mógł to wiedzieć, skoro wszyscy jakby zakładali, że mieli do tego podstawy, że Lord Voldemort już nie powróci. No, wiesz, on tak jakby stricte wprost tego nie powiedział. No, powiedział, czuję to w kościach, więc... Że jako mógłby umrzeć, skoro już nie był człowiekiem, nie? Tam chyba był taki cytat, ale to już tak z pamięci mówię, tak mi się wydaje. No, to jest pytanie, czy to jest kwestia tego, że Hagrid faktycznie wiedział o horcruxach, miał takie pojęcie, bo w tamtym czasie tak naprawdę nie było wiadomo jeszcze o takich rzeczach.
czy to było takie zatizowane, że faktycznie coś jest na rzeczy i tylko tak sobie chlapnął, wiedział, ale tak chlapnął, ale tak okej. Okay. Czy jednak to było takie zwykłe gadanie Hagrida na podstawie tego, że on znał te czasy, kiedy Czarny Pan no, chodził po świecie, siał tą swoją grozę. No i Hagrid, powiedzmy, wywnioskował sobie, że no skoro on był taki potężny, no to na bank musiał mieć jakiś sposób, żeby coś zrobić. No ale patrz, skoro twierdził, że nie ma siły, żeby zaatakować, żeby się odrodzić, a Hagrid był jedną z dwóch osób, które były w tej wiedzy czy posiadaniu i kamienia filozoficznego, no i wiedzy, jak się do niego dostać, czyli do czegoś, do przedmiotu, który pomoże tak naprawdę Voldemortowi się odrodzić. No dobrze, no to ale skoro Hagrid ze skrytki odebrał kamień filozoficzny, czemu od razu go nie przekazał do swojego pana? No, nie? Może miał coś więcej do ugrania, tak? No, to już taki jest argument dosyć obalający, powiedzmy, tezę. No. Okej, okay. Wydaje mi się, że w całej tej teorii, o której mówimy, to ten argument z Horcruxami jest taki chyba najsłabszy ogólnie. No ale też rzuca jakieś tam troszeczkę cienia na to wszystko. No tak, bo jeśli sobie pod tezę faktycznie to ustajamy, to wychodzi, bo tam jest uzasadnienie 1500-800, że to tak mogło być. No, dobrze, ale... no to ten wątpliwy argument może i lećmy dalej. Czyli coś, co na pewno będzie dosyć istotne w całej tej teorii, a mianowicie to, że zastanówmy się, skąd Voldemort w Czarze Ognia zdobywa swoją różdżkę. No bo, jak wiemy, Hagrid był pierwszą osobą, która pojawiła się w Dolinie Kodryka, kiedy zginęli rodzice Harry'ego, tak? No tak, no jakby wziął jego z tych zgliszczy tego domu i... No bo zakładajmy, że jeżeli ktoś by tam był z ministerstwa, czy no ktokolwiek inny, to ta różdżka zostałaby zniszczona. No a mi pomimo tego przetrwała, no i dostaje ją w Czarze Ognia od Glizdogona. No właśnie, to ja rozwieję tutaj wszystkie wątpliwości, chociaż faktycznie no, ma to rację, no bo tak naprawdę Hagrid był tam wymieniany jako pierwszy i gdyby też znalazł Harry'ego, no to zakładając, że ta różdżka gdzieś też tam była, tak? Mógł ją podnieść, no i zachować, tak? Przechować i potem faktycznie w jakichś tam konszachtach być, nie wiem, z Glizdogonem i mu przekazać, żeby on znowu obsłużył Czarnego Pana, a Hagrid mógł pozostawać czysty jako podwójny agent. Pamiętajmy, że Glizdogon tak naprawdę cały czas był w Hogwarcie jako szczur Rona, więc to też ta nić porozumienia, powiedzmy, by była okej. Okay. Ale w tym argumencie jest tyle to ważne, że sama Rowling powiedziała, że Glizdogon jednak był tam wcześniej i on tą różdżkę wziął. Oczywiście, no, Rowling może, wiesz, można jej wierzyć, można nie, ale zakładam, że jako autorka... To na jakimś panelu ją zapytali chyba, podczas jakiegoś wywiadu, jak to się stało, czy co się stało z różdżką Voldemorta właśnie po tym zdarzeniu, czy ktoś ją wziął, czy coś tam. No i wychodzi na to, że to był Glizdogon, który no przecież zdradził, to też zakładam, że gdzieś tam w pobliżu był, potem go dopadł Sirius przecież, nie? No dokładnie, więc to, ale jest to poważny argument, który jednak pomimo tego, co mówi Rowling, no to też rzuca jak trochę prawdy na tą teorię, że mogło tak być, bo do końca się tego nigdy nie dowiemy. No oczywiście mamy tu słowo Rowling, więc to jakby masz rację, jest decydujące w tej kwestii. Mówiła też, że Dumbledore był gejem, z książek nie wynikało, prawda? No ale jakby tu powinno słowo autorki jakby przeważać, ale tak samo jak ja zrobiłem w omówieniu bitwy McGonagall ze Snape'em, to też powiedzmy Rowling powiedziała, ja jej ocenię, wiadomo, że tego nie było jako faktu, że McGonagall pokonałaby Snape'a, no z mojej analizy wyszło coś zupełnie innego, więc można się nie zgadzać, można oczywiście. No oczywiście to jest nasza teoria i tu my możemy sobie... Teoria nie jest nasza, my ją w sensie tylko, no, przez nas przedstawiana, więc możemy swoje racje tu jakoś przedstawiać. My tu występujemy jako trochę pogromcy mitów. W które możemy wierzyć lub nie, albo was przekonywać, lub no, po prostu utwierdzać was w tym, że to jest stek bzdur. No i oczywiście mamy jeszcze takie kilka szczegółów, które mogą oczywiście świadczyć o tym, że Hagrid był tym śmierciożercem. Przypomnijmy sobie bitwę o Hogwart, no i wszystkie olbrzymy, pająki stanęły po stronie Voldemorta, a co ciekawe Hagrid został wysłany na pakty z olbrzymami, no jak widać nic to nie przyniosło, pająki, które też jakby Aragog, to była cała ta rodzina, więc można było się spodziewać, że jednak staną w obronie Hogwartu. No, co jednak nie miało miejsca.
No dobra, to po pierwsze olbrzymy. Moim zdaniem po prostu Voldemort, czy powiedzmy ta strona Voldemorta zaproponowała im więcej niż Dumbledore. I no to taki najprostszy argument. Po prostu, no nie wiem, wyobrażam sobie dyskusję, że ej, jak będziecie, jak my będziemy całkowicie mieć władzę, pokonamy ich, to nie będziecie się musieli po górach gdzieś tam kryć. Tylko, wiecie, pełna, wolna Amerykanka. I to im zaoferował. Tak naprawdę, dlaczego mieliby wierzyć tym, którzy byli u władzy? Dumbledore mógł im zaproponować jakieś pakty, coś tam w każdym innym momencie. Powiedzmy, no nie był przedstawicielem ministerstwa, więc no może nie mógł tego tak robić otwarcie. Tylko, że jak już Dumbledore nie żył, to może no jednak wszyscy zwątpili w sens stanięcia po stronie tej dobrej. No a też dwa, że w tamtym czasie już można było odnieść takie wrażenie, że ta strona zła, mroczna, zaczyna przechylać czoła na swoją korzyść. Więc też no, olbrzymy może głupie nie były i przekalkulowały sobie, co im się bardziej opłaca i postawiły na takiego konia, a nie na takiego. No to mogli 50-50 pojechać, postawili tu. No, to jest moja odpowiedź. No, jedyna, no bo nic innego nie znajduje. No tak, to... A jeśli chodzi o pająki, no to ja wiem, no po prostu mogłoby to być takie stworzenia złe stricte. No, Aragog powiedzmy je hamował, ale hamował je w stosunku do Hagrida, ale jakoś tam nie miał oporu, że poszczuć swoje dzieciaki na Rona i Harry'ego. No tak, tak. Więc no jakby to był wyjątek, prawda? Więc też mogli jakby stanąć po tej stronie, ale to moim zdaniem były takie stworzenia na wskroś złe. No to też się tak równoważą te argumenty, że mogło być, ale nie musiało tak być. No, więc jeżeli uważacie, że Hagrid płakał w pierwszej części, że nie będzie widział Harry'ego przez 11 lat, to kłamstwo. On płakał, że Lord Voldemort zginął. A tak jeszcze jakby w ogóle z całej opowieści, z całego tego flow. Pasuje ci Hagrid jako śmierciożerca, no bo to jest taki już... No nie, no bo to jest ten taki przedstawiciel dobroci no, w taka całej akademicka tej dyskusja, nie? No ale niemniej jednak są takie elementy, które tam rzucają cień oczywiście na jego postać, chociaż wiadomo, że on do końca był tym uczciwym. No dobra, no to doszliśmy chyba do punktu, kiedy jako pogromcy teorii mitów musimy podjąć jakiś werdykt, czy nie podejmujemy werdyktu nie, i zostawiamy no, to? Raczej z taką znajomością bardzo dobrą całej tej sagi, to raczej stwierdzam, że obalamy. Obalamy, że Hagrid jednak nie był tym śmierciowiercą, a wszystkie te argumenty, które tutaj przedstawialiśmy za tym, że był, no jednak nie mają pokrycia takiego rzeczywistego. Mhm. Jak tą teorię się czyta i dostaje się argument po argumencie, to zaczyna wyglądać legit. Ale jak potem każdą z tych zaczynasz weryfikować, no to już jest takie faktycznie robienie teorii pod tezę, moim zdaniem. Niemniej takie teorie są bardzo potrzebne, żeby ten świat dalej fajnie funkcjonował, bo czym byłby utrzymywanie już czegoś, co już nie będzie robione, tak? Czyli jakby mamy tą opowieść Harry'ego, no to sami sobie próbujemy dopowiadać jeszcze jakieś historie. Dokładnie, także materiału z Harry'ego Pottera będzie jeszcze sporo, być może właśnie w takiej formie obalania czy rozprawiania się z różnymi mitami, teoriami, mniej lub bardziej prawdziwymi, nie? No, ale mam nadzieję, że... Dobra zabawa. Jest to dosyć interesujące właśnie i ciekawe. I teraz może ktoś z was po prostu też będzie analizował to na swój sposób i wyjdzie mu, że jednak Hagrid był tym śmierciożercą i... Jeśli macie argumenty właśnie jakieś jeszcze ekstra, które by kontrowały to, co my tu powiedzieliśmy, że jednak nie... No to komentarze są oczywiście, jak najbardziej. Lubimy polemikę i będziemy chwalili każdą aktywność. Dokładnie. No a teraz co? Żegnamy się już powoli. Dziękujemy za waszą aktywność właśnie pod naszymi kanałami, filmami i no... No tak, stronie. Ostatnio nam stuknęło 8 tysięcy subskrypcji, za co bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Mierzymy dalej w lepsze jeszcze wyniki, ale to potrzebujemy waszej aktywności do tego. Zdyszkę. Dokładnie. Więc lajkujcie, komentujcie, zostawiajcie swoje jakieś znaki aktywności na naszych kanałach. Dokładnie. A my w tej chwili się z wami żegnamy. Byli z wami Krzychu i Grzegorz. Do zobaczenia. Cześć.